moi drodzy, cały czas coś wyje na palionowie. Poczekajcie, posłuchajcie tego. Podejdę pod szybę, uwaga. Słyszycie to? Cały czas mi wyje pod chatą. Nie wiem, co mam zrobić, nawet nie wiem, skąd to dobiega, bo nic nie widzę. Cały czas wyje jak jakiś goryl. Widzę, nie? Goryle mamy na palionowie. Zaczynam się bać. Ej, Papilon! Jesteś Papilon! Co wy wołacie? Wy to też słyszeliście? Ej, dawaj na dół! Chodź tutaj szybko, nie ma. Czekaj! Idę! Co ty? Dobrze! Ekipa! Co to był za dźwięk? Ja mam pomysł! Kto wpuścił gorylę na palionowo? Nie, to nie był żaden goryl! Jak nie goryl? Po prostu burczało ci w brzuchu! No co ty mówisz? Jak ja? No przecież ja mam tego... Macie, patrzcie ile tego mam! A nie, sorry, dajcie mi to. Ej. Albo na tym. Ej, będę głodny teraz! Teraz będę głodny, o! Proszę. Bardzo dziękuję. Zjedz se. No. Bardzo dziękuję, oddam dwa. No to, co to było w sumie? Dobra, teraz pytania, sugestie, co to mógł być za dźwięk? No miał jakiś sen znowu i nogi jakieś dziwne rzeczy znowu. Ja chcę powiedzieć, że to nie jest moja wina i moim zdaniem powinniśmy przeprowadzić śledztwo. Śledztwo? Kto jest dobrym śledczym? Tostu! Nie ma tosta! No i sprawa nie jest prosta teraz. No właśnie. Dobra, jest nas czterech, damy sobie radę, tak? Zresztą przeszukać dom żółtego, powinniśmy. Przeszukać do żółty, dobra, sprawdźmy, czy on coś tu ma. Nie, wy chyba sobie żartujecie, wydawało. Ja już wiadomo skąd te krzyki! No i proszę! No i mamy winowajce. No dobra, no to nie był zombie, no. Czemu ty to masz moby? Creeper jest na dole. Co? Creeper jest tu na dole. Nie wybuchnę, nie wybuchnę. Jaki creeper, ten? Nie mogę wybuchnąć. Nie! Jaki geniusz, nie mogę. Sam se... Musimy mu ten, przesunąć komputer od razu, czekaj. Nie, muszę po prostu na policję. Na policję? Dobra, przeszukajmy może palionowo, no nie jest to dom Lolo niestety. Dobra, to nie mój dom, a ty Bolo to będzie w twoim domu. To nie będę w moim, bo w moim nie było dzisiaj. Dobra, no czekajcie, dobra. Ale to nie był krzyk ani zombiaka, to po prostu takiego krzyku w Minecraftcie nie ma. Skąd ty słyszałeś? Skąd to było? Ja tam gdzieś, stamtąd. Stamtąd gdzieś słyszałem, bo przykładałem głowę do szyby. Ale, a, ja wiem. Ale jak to wy to pewnie... słyszeliście, to za całe palionowo to był ryk. Nie, wiesz co, ja się to nawet pewnie... wywróciłam, bo to pewnie byli widzowie pod panią stylem. Widzowie? Nie, widzowie chyba nie brzmią jak goryle. Może to był koncert, może to były próby koncertu, co palią? Próby koncertu, no, ale że brzmi... Ja też nie brzmię jak goryl, nie, nic nie było powiązane no, z żadnymi gorylami. Ej. I robiłeś... Co to jest? Ej, Lolo, odsuń tu! Się. Co to? To są ślady jakieś. Ale potężne ty. Uj, to ma cztery palce. Czekajcie, one są ze śniegu? To jest śnieg? To jest śnieg! Ej, definitywnie ktoś ma problem, bo nie ma jednego palca. Ej, kto to? Ktoś ma problem, są cztery palce tylko. Ej, ja wiem, co to jest, Już wiemy, nie jest to człowiek. Nie, pająk, to jest gorilla. Gorilla, tak jest gorilla. Godzilla? No nie, no. Gorilla! Ale czekajcie, tylko pytanie, czemu tu jest śnieg? Ja widziałem ten film, a ja on wyglądał dokładnie tak samo. Ale patrz, ja my jesteśmy wielkości. Jesteśmy wielkości tej. Tego palca. Pazula, faktycznie. Ja przeprowadzam śledztwo. No dawaj. Według moich śledczych to coś ma co najmniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiometrową stopę. To musisz, znaczy, że... musisz polizać ten śnieg, sprawdź DNA. Dobra. 12 metrów ma stopa. Nie rób tego, Lolo. A nie, obrzydliwe! Obrzydliwe! Co ty zrobiłeś? Ale spoko. Wyczułem Jedna znajoma woń? Tak. To jaka? Była jakiś miś. Niedźwiedź. Niedźwiedź? No. Czyli pozostałe włosy. Masz włosy i piach między zębami teraz, tak? Tak. No fajnie. Ale dobrze, ale pomoga to. O, zagryź sobie. Ej, on mógł w sumie ukraść coś z panią Snyla, bo to jest strony panią Snyla. Jak ukraść coś z panią Snyla? No mi się wydaje, że mógł tam pójść, na przykład, albo coś. Nie, no przecież... Co? Ej, gdzie są wszystkie rzeczy? Ej, właśnie. Zostały tylko dwie czapki. Mógł ukraść panią Snyla. Zostały dwie czapy tylko. No nie ma nic tutaj. Nie, no są jeszcze jakieś klapki, nie? Teraz pytanie, czy to ten ziomeczek ukradł, czy to wy widzowie wszystko wykupiliście? Będę musiał doładowanie zrobić, ogarniemy. Potrzebuję dostawy. Ej, ale dobra, jeżeli to nie widzowie, to faktycznie jestem okradziony. Dobra, ale...
Idę na policję. Skoro on zrobił takie ślady w tamtym miejscu, to znaczy, że on się gdzieś musiał kierować i gdzieś pójść i gdzieś zostawić kolejne ślady. O, trzeba poszukać śladów, ale najpierw idę zgłosić na policję złodziejstwo w moim sklepie. Dobra, to zgłoś. I list do policjantów. Witam serdecznie, w moim sklepie była napaść jakieś parę minut temu. Wie pan co, niestety, ale to nie była napaść, po prostu widzowie tak chętnie kupują na panią staje. Tak jest! Mam taką nadzieję! Także wiecie, na panią staje piękne rzeczy i niedługo jest nowy brolog Milki z nowym ubiorem Milki. Kupujcie, widzowie, wy macie kupić. Jaka, czemu ty masz taką rękę w ogóle? Co jest grane? No sobie, bo ja wskazuję na widzów, ponieważ najlepsi widzowie mają wszystkie brelogi. A, to ty masz ten, masz to za długą bluzę po prostu. No tak. Co wy robicie? Teraz mamy, czy jesteś w toku? Hola, hola, bo to jest poważna sytuacja. Policja nic nie robi oczywiście. Dobrze, więc zróbmy tak. Znaleźć ślady. Tak, znajdźmy kolejne ślady. Zrazłem! Na matcza. Gdzie? Co? Przecież to są te przed chwilą, co... Która, a czemu to pokazuje do przodu? Czekajcie, polećmy wyżej. Polećmy wyżej, jeszcze wyżej. Gdzie mogą być ślady? Patrzcie z góry. Patrzcie, coś białego. Nie. Chodźcie na sąd. O kurde. Co? On zdeptał sąd, patrz. Sąd jest zdeptany. Ale czekajcie. Bo ja zauważyłem kolejną rzecz. On cegłówki przysunął. Na posągi, zobaczcie. Co? Chodźcie na góry. Ale poczekaj, zanim tam pójdziemy. Widzicie, jak on jest ciężki? On normalnie cegłówki przysunął, zdeptał sąd. Dalej ma 4 palce. Ała. Nie ma 5 palca. Tak, tego. Faktycznie, to była, czekaj, jak to jest, to jest jedna stopa, czyli to chodźmy tam. On zrobił skoki na jednej stopie. To był nie, to był, mi się wydaje, że to był jego jeden krok, to gdzie, tu będzie gdzieś blisko następny. Czekaj. Następny krok, w tamtą stronę gdzieś. Jest tutaj, no mam, chodź panią. O, to dobrze myślimy, patrz, kolejny krok był tutaj. Kolejny krok był tutaj. Tylko ja myślę, tak? To musimy iść po prostu do góry w takim razie. Tak, zobacz. Skupmy się, dobra? Dobra, o, ślady mam! Nie. Mam ślady, mam ślady! No to są katnapa, stare ślady katnapa, no. Nie mogę z niego, nie wierzę! Dobra, licznik śmierci Lolo w dzisiejszym odcinku. Ale ja mówię, że ja nienawidzę latać, tak? No co ja mam powiedzieć? Zobacz, co ślady. Ej, dobra, nie, powiem. Idziemy tunelem? Mam takiego newsa. Nie ma spojęcia. Jak newsa? No idźcie do przodu, zobaczycie, co tam jest. Idę. Ja wiem. Wspinam się. Maskotka Lolo przedpremierowo. Nie wiem. Maskotka Lolo przedpremierowo. Już niedługo, już niedługo. Co? Patrz. Ej! Czekaj, to nie jest Knietiego? To jest. Kolejna stopa, patrz! Ej, no przecież to... Ej, kolejna stopa. Nie no, Palion. Ale nie, czekaj. To nie jest on. No bo to patrz. I to są ślady Yetiego? Ale to jest jego skin. Taki. A ja mam pytanie, ekipa, przepraszam, mam pytanie. Jakie? Co? Dziura? A to był parkour do twojego skina kiedyś, trzeba to naprawić. Ale dobra, patrzcie. Są świeże rusztowania są. Ale patrzcie, to nie jest Yeti, wiecie? Coś tu jest budowane. To się tylko nic nie ma. On by nie zrobił kroku tak za tym budowlą idealnie, to jest niemożliwe. Czekaj, to on to zbudował? Czekaj, to może coś... Ale Yeti nie ma tak dużych śladów, przecież on jest malutki. Wy nie znacie w ogóle Bolo Yetiego. Ja tylko zapowiadań słyszałem od was, a tak ja na sekundę poznałem go. Wiem tylko, że widzowie, bardzo tęsknicie za Yetim, dawno go nie było. I nie wiem co teraz, czemu to są ślady ogromne? Może jakiś... Chodźmy za nimi. Może nie wiem, tata i mama Yetiego tu przyszli o wiele więksi od niego i chcą nas zniszczyć. Nie mów tak. No serio, może być tak. No. Ciekawe pomysł. Dobra, nie powiem, nie powiem. Następny ślad, patrzcie na więzienie. Chodźcie, przejdźcie do więzienia, gdzieś w więzieniu będą. Nie ma. Nie tu. Mam. Ale dużo ich jest. Patrzcie, chodźcie. Chodźcie. Faktycznie. Chodź, jak dużo śladów. Ich jest 20 tych kroków. 1, 2. Ale jaj, ale najlepsze jest to, że każdy krok jest taki sam. No, jest taka gigant... Uwaga! Skok wiary. Lolo mnie zrzucił. Nie. Serio, w sensie niechcący mnie przepchałeś po prostu. Sorry. Ale niechcący. Patrzysz. Patrz, wybaczam. Dzięki. Patrz, to są 3 palce, gdzie jest czwarty? Ja wiem! Gdzie jest palec? Odpadł mu palec. Szukajmy palca. Dokąd to prowadzi? Ej, to prowadzi do wioski Yetiego, widzowie, kiedy my tam ostatnio byliśmy. Ale to jest?
Ej, a wy tam w ogóle nie byliście chyba ani razu. Nie, ja nie byłem. Właśnie ja nie byłem jeszcze tam, a co tam jest? Wioska Yetiego, ja nie wierzę. O, trzeba to zabudować, dziurę katnapa. Ej, kroki się zgubiły. Jak się kroki zgubiły? No nie ma kroków, nie widzę kroków. No to chodźmy może... Chodźcie do tej wioski, chodźcie do tej wioski. To do Yetowic prowadzi, no. Yetowice, jak tutaj dawno mnie nie było. To żółty bałwan na tym, patrzcie. Jaki bałwan? Żółty. A, no. Dobra, reakcja na wioskę Yetiego, bo wy nie widzieliście, oczy. Nie, on zginął. Nie, 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 trzecia śmierć. Jest stopa, patrz, jest! Tak, jest, no. Jest, dobrze idziemy. A ta stopa jest taka chyba coś, niedobra tak. Chodźcie, wchodzimy, wchodzimy. Lolo sobie zaraz tutaj doleci. Dobra? Patrz, jest kolejna stopa, jest kolejna stopa. Czyli Yetowice. Prowadzi do Nie, Yeti, Yeti tu jest! Gdzie? Ej, to nie jest on, Dzięki, to nie jest on, to nie jest on. Czemu on ma taką wtworzoną twarz? Ej, czekaj, bo tego tutaj nie było. Witamy w Yetowicach, to nie, to jest stare. To jest, siema. Ej, on mi powiedział, pewien Yeti w wiosce prawdę ci powie, co? No to on chyba, nie? Pewien Yeti po... No nie wiem, bo on mówi, że ktoś niby, ale... Może go pobić? Nie można. To jest więcej Yeti? Ej, może ten prawdziwy Yeti tu jest? I zowie, może Yeti będzie? Ej! Nie, to nie jest Yeti. No on się nie odzywa, co... Ej, ile ich jest? Co to za Yeti? On nic nie mówi. Też Yetiów. On nic nie mówi. Tylko nasz Yeti wygląda miło, te Yeti są wkurzone. A ja mam pytanie, Bo jak chcesz się dowiedzieć, czy Yeti to też zwierzę? No tak. Czyli będziemy mogli być przyjaciółmi? Nie będziecie mogli być. Ty to jest owieczka, a Yeti to jest taki dla pieśni? No Yeti cię zje, no. Dla pieśni i jedzą owce. Ja jestem owieczka, a ty jesteś... Ja jestem człowiekiem i ja jestem wyżej niż ty. Nie, ty jesteś ja. Ja nie mogę, nie kłóćcie się, koniec, stop. Mamy misję, halo, przypomnę wam, detektywi. Dobra, czekajcie, i wszystkie Yeti trzeba obgadać. On nie zmieni. Obgadujemy Yetiego. Jak ich jest dużo! Ej, zobacz, ale popatrz, tutaj też jest jakiś pomnik. Jaki pomnik? Widzisz, są rusztowania. Ej, to jest ten sam pomnik w budowie. Faktycznie. Ten Yeti mówił. To są jakieś tabliczki. Ej, a może ten... Faktycznie tabliczki tu są, chodź. Teren budowy. Ten coś pewnie powie, tak, on jest u góry. Ty, tutaj był ostatnio pomnik X, z tego co pamiętam. Serio? Może to na pewno jest ten na dachu. No ja nie wiem, który to jest właśnie. Bo to są same te same, one nic nie mówią. On pewnie nas sfejkował i teraz przenosi się na polię nowo. Czekajcie, wszystkie Yeti najpierw przejdźmy, bo inaczej nie rozwiążemy zagadki. Trzeba wszystkie Yetiaki przeklikać, wszystkie jakie są. Dobra, zakładamy, teraz tam widzimy. O! Dobra, ten nic nie mówi. Ej, a ten na dachu palion? Na dachu zobacz, ja widziałem go, na dachu zobacz, bo nie wiem. Nie dosięgam! Kurde, no nikt nic nie mówi, żadnych informacji. O, tu są jeszcze. Ale tutaj w ogóle są jakieś ścieżki porobione, tego chyba nie było wcześniej. Ścieżki? Ja nie pamiętam jak ta wioska dobrze wyglądała, serio. To było tak dawno. Opa, ktoś się śnieżkami, to jest śmieszny detektyw się znalazł. Wiedziałem, że to Lolo oczywiście. Tak. Wiedziałem, że to Lolo. Ej! I co? O! Szukaj w domu. Szukaj w domu Yetiego, patrz! Zgadza, bo Yeti nie umie nigdy, jakby nie umie odpowiadać, więc ma to sens. Tylko myślałem, że prawdziwy Yeti nam przekaże informację, to znowu. Dobra, szukaj w domu Yetiego. Musimy wrócić na palienowo, chodźcie. Jaskinia. Ale to jest jaskinia w sumie, nie dom, ale to chyba dom to nazywa. Dobra, lecę. Dobra. Tylko Lolo nie umrzyj, proszę. Lolo, ty nie potrafisz w ogóle lądować. Nie, zdycha, patrz. Ja z telemarkiem umiem. Nie no, błagam, nie próbuj. Nie rób tego. Ej, czemu ja mam w ogóle obsikane fioletowe ten? No widzę, to katnap, stare dzieje katnapowe. Mi przykro, nikt tego nie naprawił, tacy jesteście. Dobra, dawajcie do komnaty jetlaka, lecimy sprawdzić, czy jest jakieś info. Szukaj, gdzie? No tak, to już dawno. Ja to wykopię chyba, co? Nie. To znowu... Hola, jak tu jest tu syf. Opustoszałe. Ale mamy coś znaleźć, tylko że na razie nic nie ma. Wygląda tak samo jak było. Patrzcie. O, jest jeszcze przejścia! Ej! On ma monitory na kompie. Co? Co to jest za stanowisko? Ale nie ma takie stanowisko? Macie coś w skrzynkach? Nic tu nie ma, no. Ej, go, dobra, bierzemy. To poczekajcie, bo to jest niby jaskinia Yetiego, może musimy szukać w domu Yetiego. No palion, on ma na Yetowicach dom. Ja nie wierzę, ale my jesteśmy ułomni. Po co by nas tam... To twoja
wina. Dobra, czekaj, nie ma, a czekaj, nie ma żadnego domu innego? Nie ma. Czekaj, Amazonia. Na Jetowicach ma dom swój. No. Dobra, no to wracamy na... Ale ten dom jest ogromny, wiecie jakie... Dobra, wy zobaczcie jakie tam są podziemia, tego jest tak dużo. Ja nie wiem, czy my tam cokolwiek znajdziemy. Spokojnie, ja pamiętam cały układ, ja budowałam ten dom, więc luz, damy radę. Mam pamiętasz cały układ tych podziemi? Tak, mam gdzieś plany. Ja nie wierzę, dobra. Ej, patrzcie, Yeti ma 90 tysięcy subskrypcji, to więcej niż Lolo. Aha! Co z tego? Ty, jest lepszy, dobra. To więcej niż Lolo, ej. Dobra widzowie, teraz wszyscy dajcie mi suba, bo muszę mieć więcej niż Yeti. I ja nagram piosenkę. Będziecie mieli a wiesz, że Yeti też chciał na 100 tysięcy. Dobra, piosenkę. A ja na 100 tysięcy nagram piosenkę z... Nie, zapadasz w śniegu. No przestań go bić, Lolo! Ja go nie biję, ja to wciągam. Nie. Widzowie, za 100 tysięcy nagra piosenkę z Edem Sheeranem, już z nim gadałem, więc zostawcie suba. Cię wytrzymam. Bolo, co ty robisz? Gdzie jest Bolo? Otarłem się o śmierć, dobra, idę. Dobra, na pierwszy rzut oka nie ma nic. Czekaj, szukajcie po prostu. Schodzimy na dół, chodźcie. Uważajcie, bo to nie zgarzcie w dół, bo tu są pomieszczenia wszędzie. Są wszędzie pomieszczenia. Kurde, widzowie, jak Yeti wróci, to ja nie wytrzymam ze szczęścia. Tu jest magazyn. Ale kopek. Nie idźcie na sam dół, chodźcie najpierw tu. Chodźcie tutaj do magazynu, bo tu był magazyn. Tu jest magazyn, tu. A patrzcie, to robię w ogóle. Czekaj, gdzieś tu było tajne przejście, nie pamiętam gdzie. Gdzie jest tajne przejście? Tutaj w ogóle coś, nie wiem co to jest. Tam nic nie ma. A to co jest? Nic nie ma. Pomówcie, jak znajdziecie coś dziwnego. Może niżej. Tu jest. To jest pasy. Ja nie wytrzymam z wami! Znalazłem coś dziwnego. Skupcie się, bo to poważna sytuacja. Chodźcie niżej. Uwaga, teren budowy. Co? Budowa! Ej, to jest stare? Nie, na pewno nie. Ja się nie... Ej... Mój plan to było? Nie wiem. Czytaj to, Palion. Mój plan, odbudować pomnik na... Ej, to jest aktualne chyba, to przed chwilą się pojawiło. Odbudować pomnik na Palionowie, patrz. Mhm. Nowe budynki na Jetowicach. Modernizacja Yetowic. Przeprosić przyjaciół i dać im prezenty. Impreza powitalna, nowy domek na Palionowie. Co? What? Ej, czyli to nie jest stare, to... A dzięki. Co, on wróci? Czekaj. Widzowie, może Yeti wróci kiedyś? Ej, co? Ej, ale wiecie, że on nie bardzo lubił rolami? Czemu? On ma taki charakter jak ty, czyli będziecie się kłócić. Nikt mnie nie będzie lubił. Nie będę cię lubił. Ja cię lubię, Lolo. A ty to wiesz! Co? Ja cię lubię. Ty to wiesz! Dlaczego tak? Dlaczego tak powiedziałeś? No bo Yeti mnie będzie lubił, to co? To on będzie... Nie, Yeti miał strasznie podobny charakter do ciebie, że taki wiesz. Jak ci się coś nie podoba, to od razu tak krzyczysz. Podrywczy? On podrywa? Porywczy, nie podrywczy. Ja cię wyrywał włosy z tego z góry. A ja ci wyrwę zaraz zęba i wyrwę ci... Nie, moim zdaniem tak szczerze, Bolo się mega dogada z Yetim. No nie wiem, ale ja z nim gadałem 3 sekundy. Co ja może tu zostanę? Nie ma to pasz. No, przestań, przecież my jesteśmy kumple, tak? I zginąć 10 lat. Chodź, idziemy. Chyba... bo tu było jeszcze jakieś przejście na dół. Się wyprowadzę. Gdzie jest wejście do tej jaskini? Wiesz co, ono było tutaj. No nie było zabudowy. Chodźcie, może coś tu jeszcze będzie. Musimy przeszukać dom. Bo tam są jakieś plany niby, to już odkryliśmy to co ten. Ale nic więcej na razie nie... Patrzcie co tu było, Yeti więził swoich poddanych, patrzcie. O, sorry. Ej! Jakie to znaczy? Lolo! Przepraszam! Ej, co to nie jest jakiś psycholog? On miał takie rzeczy? No on był psycholem. Patrz, tutaj więził Tosta na przykład. Ej, o kurde, moby. Nie mogę. A więził Bola? To jest niewypłacalny. Bola, on nie... Bolo nie zna go. Nie, zginę! Chłopcy! O, wagon! Dobra, żyje. No i to jest jego komnata i on tutaj... A mnie też więził, pamiętam, mnie też więził. Ej, a co to jest za zdjęcie? To jest wszystkiego, co to jest? Jakie zdjęcie? Nie interesuj się. To jest X, to jest stara postać zła. Mega. Co ty gadasz? Fajne? Ładnie wygląda, nie? No ogólnie git skin, ale... Wygląda jak taki Mozart, nie? Był straszny, był Mozart. Prawda. Ale był postać. Był straszny. No ale był też taki Yeti, który nas tu więził. O, widzisz to? Jest bardzo straszny, ja mi się to nie podoba. Ja się z Yeti dogadam. A nie, to X mnie więził, nie Yeti, ale... Tam tej. Jest...
Dobra, no dobra, na razie nie mamy więcej informacji, detektywi, dlatego ulatniamy się z tej wioski. Gdzie jest Bolo? On gdzieś łazi w ogóle tam na dole, nie wytrzymam z niego. Gdzie na dole? No wszedł gdzieś i kurde... I tam co? Nie ma jak... Coś, come on. Nie wytrzymam, dobra, zobaczmy, ja to kończę. Na razie nic więcej nie wiemy, dawajcie znaka, co o tym wszystkim sądzicie.